Dwukrotny mistrz świata wagi junior ciężkiej z nami, Krzysztof Diablo-Włodarczyk. Przygotowujący się do gali w Nysie, dzisiaj miałem okazję twój trening obserwować i tak jak ci powiedziałem na sali treningowej, w sparingu widziałem taką radość i tak jak niektórzy może po tej porażce z Gassijewem zastanawiali się, co ten Diablo jeszcze chce w boksie, to ja widzę, że coś chce. Chcę poboksować, pobawić się, jest to moje życie, pasja, 23 lata boksowania, to można powiedzieć jedno pokolenie dorosło, kiedy ja boksowałem. Poszedł właśnie tam mój pierwszy trener Zbyszek Raubo, który też masę lat poświęcił temu wszystkiemu i masę czasu. Ile bym powiedział, może nie włosów, ale ile ręczników zostało rozdartych, porwanych, ile razy dostałem od niego kopa, że tak powiem, to tylko ja mogę wiedzieć i koledzy, którzy byli z nami. Tak, jest jeszcze radość. Może pytanie trochę inaczej. Moja odpowiedź trochę inna. A czym mam się zająć? Po pierwsze. Po drugie, gdzieś tam szukam już jakiejś swojej takiej drogi zajęcia. A po trzecie, jeszcze nie jestem aż tak, bym powiedział, zepsuty, że mnie mógł jeszcze się trochę tym boksem pobawić, pocieszyć, poboksować i napsuć komuś krwi. Właśnie ostatnio w rozmowie z Kamilem Wolnickim z Przeglądu Sportowego zdradziłeś, że jakiś biznesik na boku zaczynasz sobie rozkręcać. To dobrze, bo gdzieś sam nie ukrywałeś tego, że niekoniecznie decyzje, które podejmowałeś, zwłaszcza te finansowe, były słuszne. Dojrzewasz. Dokładnie. Niestety, muszę powiedzieć, że taką też osobą, która mówiła mi, pomagała, starała się jakoś tam nieraz pomóc, było też, jakby można powiedzieć, jeszcze moja żona, która, nie mówię, moje, jakby można powiedzieć, myślałem, że, o tak bym powiedział, tak powiem, myślałem, że ten mistrz świata będzie wieczny i to się nigdy nie skończy, gdzieś tam te swoje 5 minut, może nie 5, ale te 25 minut było, myślałem, że to trochę dłużej potrwa, że pewne rzeczy się inaczej potoczą i tak dalej, i tak dalej. I gdzieś tam moje rozpieprzenie psychiczne przed walką, 2 miesiące, kiedy mi się córka urodziła, 2 miesiące przed walką z Drozdem, to totalnie rozpierdzieliło wszystko totalnie. Głowa u mnie dosłownie, miałem taki kocioł, więc było, minęło, nie można żyć przeszłością. Ale teraz staram się jakoś inaczej układać te klocki, trochę inaczej dysponować tym swoim budżetem. Coś, tak jak przed chwilą powiedziałeś, to zaczynam, chcę jakoś zabezpieczyć swoją przyszłość, więc ten boks będzie taką radością dla mnie a propos, żeby jeszcze poboksować. Pieniądze pieniędzmi, ale już bardziej jakby radość. Tak właśnie obserwując Cię dzisiaj na sparingu, tak sobie myślę, że fajnie by było, jakbyśmy tą Twoją wersję sparingową oglądali częściej w walkach. Diablo bardziej otwartego, bardziej aktywnego. Czy to da się zrobić i też... Zobaczymy, ja nie mówię a propos, zobaczymy może ten zawodnik. Taki bym powiedział, taki oglądałem jego 2 rundy tylko, taki osiłek bym powiedział trochę. W rywalu, z którym tak, będziesz boksował w Nysie, tak, bo tak, my jeszcze tak, nie wiemy kto to będzie, przynajmniej tak, oficjalnie. Tak. Tam coś tam zobaczyłem, taki silny jakiś chłopak. Wyższy ode mnie, my 90 chyba, 1 wzrostu. Zobaczymy, no. Wiesz co, sobie myślę, że czasami po takich porażkach to zupełnie schodzi presja. I też być może z innym nastawieniem, takim, że już w sumie nic nie musisz, wyjdziesz do ringu i faktycznie zaczniesz się nim w końcu bawić podczas walk. Zobaczymy, no. Mam nadzieję, że będzie dobrze. Raczej po pierwsze muszę powiedzieć tak, że nie ja jedyny, tam zapewnie też dużo radości. Nie wiem czego tam można by powiedzieć życzyć sobie, ale raczej życzyć na tej imprezie, ale będzie dużo fajnego boksu, tak bym powiedział. Ja tutaj kolega takiego mamy fajnego z Ukrainy, który też o imieniu Fiodor. Będziemy mieli Przemka Runowskiego, bym powiedział, mam nadzieję, że tak Przemek mówi, jest w bardzo dobrej, fajnej formie. Będziemy mieli Krzyśka Głowackiego, więc myślę, że te boksy, które zbliżają się, będzie takie
takie fajne będą. No właśnie, mała teoretycznie hala, bo chyba 3000 z hakiem, tam może wejść. Mam nadzieję, że będzie aż ponadto, tak, bo w Sosnowcu ludzie chcieli wchodzić jeszcze, więc ja mam nadzieję, że tutaj będzie tak samo i ta Nysa naprawdę poruszy mury. A ty gdzieś masz w sobie takie wewnętrzne, mocne postanowienie, że tak jak nie zdążyłeś w zasadzie nic pokazać w tej walce z Gassijewem, to teraz z nawiązką oddasz to kibicom? Nie mam nic, żadnych... Czy ja coś muszę? Jak sam powiedziałeś, ja już nic nie muszę. Ja wychodzę po to, żeby zaboksować, żeby poboksować, żeby oczywiście wygrać. No i to by było tyle. Wygrać, dobrze, fajnie wygrać. A po Nysie, sam poruszyłeś to w rozmowie z Super Expressem, że pod koniec roku coś dużego. Artur Szpilka zdradził, że gdzieś są plany. Nie mam zielonego pojęcia, to może jego są plany i walka z cieniem, będzie robił walkę z cieniem. Nie mam zielonego pojęcia co, jak. Moje plany są moimi planami, a nie nikogo innego. A więc jeśli ktoś chce ze mną boksować, to będzie musiał się dostosować do mnie. Ale wiesz, co jest fajne? Obu was, jak pytam o was wzajemnie, to widać, że te emocje nie są udawane absolutnie. Gdzieś musicie sobie coś wyjaśnić po prostu. Prędzej czy później na pewno wejdziemy i sobie wyjaśnimy. Jak najbardziej, z największą przyjemnością, z największą. Więc kiedy to będzie, to już bym powiedział, taka słodka tajemnica. Dobra, ale ciekawi mnie jedna rzecz, bo mówisz o tym dostosowaniu się, czyli podejrzewam, że tam mówisz o wadze. Nie, o wadze nie. Nie o wadze, dobra. Czy ty, załóżmy, że do takiej walki by doszło, tak, za kilka miesięcy, czy ty przed tym chciałbyś sobie stoczyć jakąś walkę w wadze ciężkiej, tak, żeby się sprawdzić z kimś cięższym, czy nie potrzebujesz? Wydaje mi się, że sparingi będą wystarczające, jeśli będzie. Dobra, w takim razie czekamy na Nysę i na wielki powrót. Dziękuję, pozdrawiam. Zapraszam do oglądania, najlepiej do kibicowania na żywo, no bo wydaje mi się, że będą niesamowite emocje.